Tak to już z nimi bywa, że gdy tylko zaczynamy wchodzić w milczenie i jakoś skupiać się bardziej na Panu Bogu, zaraz wyłażą z rozmaitych zakamarków naszej duszy, dręczą nas, męczą i przeszkadzają. No kto? No właśnie, albo co? No właśnie rozproszenia. Pojawiają się no jakby zupełnie znikąd i jak tylko chwilę jesteśmy w ciszy, w milczeniu, zaraz zaczynają atakować naszą duszę, hałasować i przeszkadzać. Jak sobie z nimi radzić? No to nie taka prosta sprawa. Zazwyczaj jest tak, że czy to święty, czy grzesznik, czy wprawiony w życiu duchowym, czy dopiero początkujący, tak czy inaczej ma i będzie miał problemy z rozproszeniami, bo rozproszenia to są takie fragmenty, odpryski naszego życia, które po prostu wnikają w naszą duszę i starają się, chcąc nie chcąc, przeszkadzać i nami zakłócają naszą modlitwę. Podczas niej postępować troszkę tak po domowemu, to znaczy po prostu najpierw posprzątać w duszy. Posprzątaj w duszy, jeżeli chcesz poradzić sobie z rozproszeniami. Posprzątaj, czyli co? Czyli przyglądnij się trochę temu, porozglądaj się po sobie i zobacz, co tak naprawdę pojawia się w twojej świadomości wtedy, kiedy wchodzisz w milczenie. Część z tych rozproszeń to są takie rozproszenia od razu do wyrzucenia, czyli dotyczą rzeczy zupełnie błahych, banalnych, jak obiad, nie wiem, praca, dzieci, dom, obowiązki, sprawy doczesne, takie zwyczajności, które pojawią się wtedy, kiedy nasze myśli odklejają się od Pana Boga i zaczynają krążyć wokół spraw normalnie nas absorbujących. To są takie rzeczy, które trzeba zobaczyć, zauważyć i zostawić, czyli cierpliwie odklejać od nich uwagę. Ale będą i takie treści pośród naszych rozproszeń, które powinny naszą uwagę przyciągnąć. Na przykład wróci w naszej modlitwie ktoś, z kim mamy trudną, nieuporządkowaną relację. Może przypomina się nam się jakaś krzywda, może dojdzie do głosu jakieś zranienie. Może wróci do naszej świadomości coś takiego, co przytrzyma naszą uwagę przez chwilę i tak naprawdę będzie to dyskretne działanie, takie podpowiadające działanie Ducha Bożego w nas, który poprzez to rozproszenie zwróci nam uwagę na fakt, że coś w nas jest jeszcze nieuporządkowane, że czymś trzeba się zająć. I takie rozproszenie w cudzysłowie to jest cenna sprawa. Warto do tego powrócić i nie uciekać od tego szybko myślą, ponieważ w tym tyglu, kotle naszych rozproszeń bywają i takie, które odpowiednio przepracowane zbliżają nas do Pana Boga. A więc jak mądry pasterz obserwuje z daleka swoją trzodę i reaguje wtedy, kiedy owce zbliżają się do przepaści, tak i my spokojnie obserwujmy nasze rozproszenia, odklejajmy od nich uwagę cierpliwie wtedy, kiedy dotyczą rzeczy błahych, ale wtedy, kiedy dotyczą spraw ważnych, kiedy przypomina nam się coś istotnego, wtedy po prostu na modlitwie zajmijmy się nimi, bo może być to znak, że Pan Bóg chce ten obszar w nas uporządkować.